umiem tego dokładnie określić ram czasowych tego wydarzenia, ale ponieważ to była moja pra-pra babcia, działo się to na pewno się działo w okresie międzywojennym. Historia miała miejsce, kiedy wasza już pra-pra-pra babcia wracała późnym wieczorem z targu oświęcimskiego do Włosienicy. Wracała tak późno i wracała samotnie, ponieważ dziadek został na noc, żeby rankiem sprzedać przywiezione tam produkty. No a babcia, ponieważ była osobą odważną i dzielną, wracała sama polną drogą. Wiadomo, że w tych czasach nie było mowy o jakichś oświetleniach dodatkowych, więc w którymś momencie, kiedy na drodze babci stanęła jakaś kobieca postać, babcia bardzo się ucieszyła, będzie im raźniej i będą wędrowały wspólnie. No, okazało się jednak, że ta osoba napotkana w ogóle do babci się nie odzywa. Babcia była tolerancyjna, myślała, że może nie ma ochoty, a może jest biedna, niemowa. No, ale ponieważ sama lubiła trajkotać, więc trajkotała. W którymś momencie zauważyła, że ta osoba w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków. Szły kamienistą drogą. To był listopad. A więc i kamienie, i liście szurały pod butami babci. A osoba, która wędrowała obok babci, w ogóle nie wydawała żadnych dźwięków. Babcia przechodziła obok kapliczki. Kapliczka stała w miejscu dawnego cmentarza, na którym leżały zwłoki ofiar epidemii cholery. No i w którymś momencie babcia zdenerwowana i zadziwiona ciągle, podeszła z tyłu i pociągnęła chustkę, którą opatulona była ta właśnie dziwna postać. Jakież było przerażenie babci, kiedy zobaczyła zamiast twarzy gładką deskę. No, w tym momencie to właśnie włos nam się jeżył na głowach. A co było z szuraniem? Szuraniem? Ona po prostu, mama mówiła, że jak pokazywała, jak była górka kamieni, ona jej wzięła i taką górkę kamieni podsunęła pod nogi. I ona po tej górce tak przeszła. Mama mi znowu opowiadała co innego. No, nie była górka kamieni, tylko że to coś szło i strasznie szurało nogami. Nie, babcia szurała nogami. Babcia się dziwiła, bo ona szła i to była szutrowa droga, taka bardzo kamienista. Babcia miała jakieś tam buty i szurała tymi swoimi butami. I było dla niej, była zdziwiona, że ta obok w ogóle nie szura. Ta nie szura. No. Ona szura, a ta nie szura. A ona była strasznie ciekawa. Była taka babcia, że była bardzo ciekawa i była bardzo odważna.